Oto prezentacja na temat potęg. Gdybym spytał Was, zaraz sprawdzę tylko, czy wziąłem dobry pisak. Gdybym spytał Was, ile jest 2 razy 3, powiedzielibyście pewnie, że to całkiem proste. To inaczej 2 plus 2 plus 2, czyli razem 6. Pewnie nie musicie tego tak liczyć. Od razu widzicie, że 2 razy 3 to 6. Teraz jednak poćwiczymy potęgowanie. Między potęgowaniem a mnożeniem jest podobna zależność jak między mnożeniem a dodawaniem. Zaraz to wyjaśnię. Pewnie nie brzmi to zbyt jasno. Na przykład 2 do potęgi trzeciej. To inaczej 2 razy 2 razy 2, czyli 8. 8 albo 3 do potęgi drugiej. To inaczej 3 razy 3. Przy mnożeniu 3 razy 2 to inaczej 3 dodać 3. 3 razy 3 to 9, 3 plus 3 to 6. Ludziom często się to myli. Ucząc się potęg pierwszy raz mylą je z mnożeniem. Gdy pierwszy raz zobaczyłem taki zapis, pomyślałem, że 3 do potęgi drugiej, inaczej 3 do kwadratu to będzie 6. Jednak 3 do potęgi drugiej to 3 razy 3, czyli 9. Przejdźmy do ćwiczeń. Podnieśmy liczbę minus 4 do kwadratu. Postępujemy tak samo. Mnożymy minus 4. RAZY minus 4. Z mnożenia liczb ujemnych wiemy, że liczba ujemna pomnożona przez liczbę ujemną daje liczbę dodatnią. Tak więc minus 4 razy minus 4 daje nam plus 16. Oczywiście znaku plus nie trzeba pisać, ale zrobiłem to dla jasności. Kolejny przykład. Minus 4 do potęgi trzeciej. Jest to minus 4 razy minus 4 razy. Minus 4. Wiemy już, że minus 4 razy minus 4 to 16. I znów razy minus 4 daje minus 64. Widzimy tu coś bardzo ciekawego. Liczby ujemne można potęgować. Pamiętamy, że potęgowaną liczbę zwiemy podstawą potęgi. Jeśli podstawa jest ujemna, tak jak nasze minus 4, i podniesiemy ją do potęgi parzystej, to otrzymamy liczbę dodatnią. Z kolei podnosząc liczbę ujemną do potęgi nieparzystej, np. trzeciej, otrzymujemy liczbę ujemną. Jest tak dlatego, że z każdym kolejnym mnożeniem przed liczbę ujemną wynik zmienia znak. Np. minus 1 do potęgi pierwszej to minus 1, prawda? To po prostu minus 1 wzięte 1 raz. Minus 1 do kwadratu to minus 1 razy 1 czyli plus 1. Minus 1 do trzeciej. To minus 1 razy minus 1 razy minus 1. Minus 1 razy minus 1 to plus 1. I razy minus 1 to minus 1. Można więc łatwo stwierdzić, ile wynosi minus 1 do potęgi 51. 51 to liczba nieparzysta. Więc będzie to minus 1. Gdyby w wykładniku była liczba parzysta, np. 50, wynik wyniósłby plus 1. Mam nadzieję, że za bardzo nie namieszałem. Następny przykład. 5 do potęgi trzeciej. To inaczej 5 razy 5 razy 5, co równa się 125. A teraz, ile to jest minus 5 do potęgi trzeciej? Minus 5 razy minus 5 razy minus 5, czyli minus 125. Kolejna zasada potęgowania, raczej niezbyt intuicyjna, dotyczy podnoszenia do potęgi 0. Powiedzmy, że mam 2 do potęgi 0. Otóż każda liczba podniesiona do potęgi 0 daje 1. Tak więc 2 do potęgi 0 to 1. 3 do potęgi 0 to 1. Minus 900 do potęgi 0 to 1. Zobaczmy skąd się to bierze. Weźmy na przykład 3 do potęgi 4. 3 do potęgi 4. Mamy

A 3 do potęgi 0? Znamy wynik, bo wspomniałem już, że każda liczba podniesiona do potęgi 0 daje 1. Ale czy to jest intuicyjne? Prześledźmy ten proces, przechodząc od potęgi czwartej do trzeciej. Dzielimy przez 3, tak? 81 dzielone przez 27. Przechodząc od potęgi trzeciej do drugiej, też dzielimy przez 3. I od drugiej do pierwszej, od 9 do 3. Znów dzielimy przez 3. Mam więc pewne logiczne wyjaśnienie. Przechodząc od potęgi pierwszej do zerowej, znów dzielimy przez 3. A 3 dzielone przez 3 daje 1. Mam nadzieję, że jest to logiczne wyjaśnienie. Trzeba to sobie przećwiczyć. Istnieje jeszcze inny aspekt potęgowania, który uzasadnia, że każda liczba do potęgi 0 daje 1. Ale teraz zróbmy jeszcze parę przykładów. Weźmy 7 do kwadratu. Jest to 7 razy 7, czyli 49. Teraz minus 6 do potęgi trzeciej. Stawmy tu nawiasy, bo całe minus 6 podnosimy do potęgi trzeciej. Mamy tu minus 6 razy minus 6 razy minus 6. Minus 6 razy minus 6 to plus 36 i razy minus 6. To będzie ile? Minus. 216. Jeśli dobrze liczę. Myślę, że już zaczynacie rozumieć. I jeszcze jedna rzecz. 0 do potęgi setnej, to inaczej 100 zer kolejno mnożonych przez siebie. Będzie to 0. A 1 do potęgi tysięcznej. To zawsze 1, prawda? A minus 1 do potęgi tysięcznej. Wykładnik potęgi jest parzysty, więc będzie to plus 1. Teraz minus 1 do potęgi tysiąc pierwszej. Będzie to minus 1. Pamiętacie dlaczego? Mnożąc liczbę ujemną przez siebie, parzystą ilość razy, pozbywamy się minusów, które się skracają. Przy kolejnym mnożeniu przez liczbę ujemną znów mamy liczbę ujemną. Zróbmy parę przykładów. Sprawdźmy, czy już chwytacie. Może teraz 8 do kwadratu. Jest to 8 razy 8, czyli 64, a 25 do kwadratu. 25 razy 25, czyli 625. Bardzo ciekawe jest potęgowanie liczby 2, szczególnie, gdy zetkniecie się z informatyką. Zatem 2 do potęgi czwartej to 2 razy 2 razy 2 razy 2. Tu mamy 4 i tutaj 4. I to jest 16. To coś bardzo ciekawego. Zwróćcie uwagę, że 2 do 4 daje nam ten sam wynik, co 4 razy 4. Innym razem omówię to dokładniej. Ale pomyślmy, co to oznacza. Czwórka jest tym samym, co 2 do kwadratu. Tak więc 2 do 4 to to samo, co 2 do kwadratu razy 2 do kwadratu. Spróbujcie się nad tym zjawiskiem zastanowić. Mam nadzieję, że na razie zrozumieliście ogólne zasady potęgowania. Możecie już rozwiązywać zadania z poziomu pierwszego dotyczące potęgowania. Miłej zabawy.